W serii Smartny Dom prezentowałem Wam już nietypowy włącznik oświetlenia, który do działania nie potrzebował zewnętrznego źródła zasilania. Tym razem podejdziemy do sprawy nieco bardziej klasycznie, jednak również nietypowo. Za około 30 zł dostajemy do dyspozycji włącznik, w którym klasyczny kołyskowy przełącznik został zastąpiony szklanym, dotykowym panelem z podświetleniem. W zestawie znajduje się również instrukcja ze schematem montażu, śruby oraz kondensator, który wpinamy w obwód zasilania żarówek LED-owych, jeżeli ich działanie jest nieprawidłowe. Więcej o tym znajdziecie w opisie. Do zdemontowania przedniego panelu podważamy dwa plastikowe ząbki w jego dolnej części. Włącznik montujemy do puszki wkrętami w wyznaczonych miejscach. Do podłączenia mamy trzy przewody. L doprowadza napięcie z sieci, natomiast L1 i L3 przekierowuje je do żarówek. Kable mocowane są w gniazdach skręcanych śrubami. Przypominam o odłączeniu zasilania przed montażem włącznika. Pozycję regulujemy obracając ramkę włącznika i dokręcamy śruby mocujące. Panel zatrzaskuje się z charakterystycznym kliknięciem. Ten zwykły, niezwykły włącznik to niewielki detal, który wprowadza odrobinę nowoczesności, zmieniając wygląd pokoju. Panel dotykowy jest responsywny i miły w dotyku, a podświetlenie ułatwia znalezienie przycisku w nocy. Niestety, szkło brudzi się i palcuje bardzo często, więc psuje to nieco estetykę i zmusza do częstego przecierania. Co do awaryjności, posiadam kilka takich włączników i na przestrzeni 2 lat sporadycznie zdarzały się problemy z działaniem. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest restart włącznika poprzez odcięcie zasilania. Na rynku istnieją panele jedno, dwu, a nawet trzy przyciskowe w różnym kolorze. Niektóre z nich możemy również programować oraz parować z pilotem. Wszystkie te rozwiązania znajdziecie w opisie filmu. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się taki nowoczesny włącznik. Zajrzyjcie również na playlistę, w której znajdziecie inne smart rozwiązania. A ja na razie gaszę. Cześć!